Piłkarki Akademii Piłkarskiej Kotwica Kołobrzeg w ramach 21. kolejki rozgrywek o mistrzostwo drugiej ligi przegrały na własnym boisku z Pogonią Tczew 0-4. Bramki traciliśmy w 8., 25., 48. i 58. minucie meczu. Tak wysoka przegrana z jednej strony zaskoczyła kibiców, z drugiej jednak, wziąwszy pod uwagę fakt, że awans do pierwszej ligi nasze dziewczęta wywalczyły już przed tygodniem, można zrozumieć spore rozluźnienie i braki w koncentracji na boisku. Nie można jednak nie zauważyć, że drużyna z Tczewa rozegrała naprawdę udane spotkanie i wygrała zasłużenie. Trener Łukasz Krymowski nie ma jednak najmniejszych pretensji do swoich zawodniczek i podkreśla, że zimny prysznic wyjdzie dziewczynom na zdrowie. Z miłą chęcią dzisiaj skomentuję tą przegraną, bo mecz tak naprawdę ciekawy był tylko i wyłącznie w pierwszej połowie, gdzie pierwsza sytuacja Tczewa przyniosła im bramkę. My za chwilę mamy sytuację na 1-1, nie strzelamy. Tczew strzela na 2-0. My mamy znowu kolejną sytuację, że nie strzelamy na 2-1, jakbyśmy złapali ten kontakt, myślę, jeszcze w pierwszej połowie, na 1-1 lub na 2-1, to myślę, że ten mecz mógłby się potoczyć inaczej, ale też wiedzieliśmy, że co będzie po meczu i na pewno nie chcę usprawiedliwiać mojego zespołu, bo wiem, ile to wszystko nerwów kosztuje i dziewczyny na dzisiaj było stać je na tyle, ile było. No, przegrana, taki jest sport, brzydko powiem. Tak, taki jest sport, do każdego meczu można się przygotować, ale to też jest kolejna lekcja dla nas, gdzie mamy zapewniony awans i złapać tą koncentrację na te ostatnie dwa mecze wcale nie jest tak łatwo, tak, że wiemy, że przyjdą kibice, będzie radość już po meczu, każdy tej radości oczekuje i ja też oczekuję od dziewczyn, że teraz mają się po prostu cieszyć, bo na to ciężko zapracowały. A takie mecze to kolejna nauka dla nas. Do końca sezonu pozostał już tylko jeden mecz. W niedzielę podejmowani będziemy przez Ostrowie Ostrów Wielkopolski. Po zakończeniu meczu z Pogonią Tczew odbyła się mała feta z okazji awansu, w trakcie której prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska przekazała naszym piłkarkom nagrodę w postaci 10 tysięcy złotych. Za kilka chwil zapraszamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia, a bezpośrednio po nim nadamy retransmisję niedzielnego meczu z Pogonią Tczew.